No dobra, wystarczy tego oglądania. Czas się wsiąść do roboty. O nie, znowu ten przypał. Kurczę, tu się od tego robi. Walą do nas. No, bardzo oryginalnie. Zbieraj te czerwone tegesy, co? Długo będzie mi się tak kręcić w kółko. Chcesz, żebym mnie zemdliło? No dobra, tym razem lepiej. Nagrodę wykonasz swój pierwszy skok spadochronowy. Ale bez spadochronu! Mordeńko? Spoko, żartowałem. A w ogóle fajne wdzięko. Kiedy je zdejmiesz? No nie bądź sztywniak, zobacz co znalazłem. Instrukcja. Wszystko tu jest, przeczytaj dokładnie, a dasz sobie radę. Dawno temu lumki żyły w spokoju i harmonii. Nuda. Aż tu nagle jeden kolo zmienia je wszystkie w mrok lumy. Ważą się losy wszechświata. O, nieźle. Wygląda na to, że Globok snawiał z twoimi rękami. Jak znam tego cykora, to pewnie gdzieś się schował. Niełatwo go będzie złapać, bo niby czy mnie? Taki żart. A, właśnie. Zapomniałem powiedzieć, że za każde działanie dostajesz punkty. Pozwól, że ci zademonstruję. Tylko patrz na licznik. Jak tylko zbierzesz punkty, pojawia się wskaźnik i uaktywnia tryb combo. I wtedy zwyczajnie nie ma przebacz, a do tego dostajesz jeszcze więcej punktów. Ale musisz być szybki. Jak przestaniesz nabijać punkty, tryb combo się wyłączy. I jeszcze coś. Za punkty można uzyskać dostęp do ukrytych poziomów, więc nabijaj ile wlezie. Ta instrukcja to taka bardziej cegła, ale to i owo można w niej znaleźć. Piszą, że żeby skoczyć, trzeba wcisnąć klawisz skoku. Nie, sam bym się nie domyślił. A żeby zaatakować, trzeba wcisnąć klawisz ataku. Nie no, nie mówcie mi, że ktoś za to wziął kasę. Och ty w mordę! Rada rusałek! Jak chcesz poszaleć, to nie ten adres. Same pasztety i do tego stare. Nie no, naprawdę. Przełącznik służy do przełączania. Bym się nie domyślił. Boże, kto pisał te brednie? Czas ucieka. Musimy dopaść André, nim dotrze do serca świata. Ty, zobacz, przełącznik. Jak znam, że cię do czegoś służy. Piszą, że możesz walić się po tym. Poważna sprawa. Licz się każda chwila! Od tego zależy przyszłość gatunku! Mam nadzieję, że nie zabrzmiało to zbyt patetycznie. Tylko nie uszkodź sobie facjatki.
André? Gdzie jest André? Trzeba popytać mnie. André chyba go nie dotknął. Przepraszam, był to André. Uważaj! André jest mrocznym lumem, a mroczne lumy to zwyrodniałe dranie. Mógł zmusić Globoxa do wypicia soku śliwkowego, a wszyscy wiedzą, że Globox jest uczulony na śliwki. Do zobaczenia w Raymanie 4! Co jest? Kto? Kto wyłączył tę fajną muzyczkę? Chyba niczego nie zepsułem. Muzyka? Gdzie jest muzyka? Cicho! I wyciągnijcie mnie stąd! Chce mi się pić! Rayman, ja potrzebuję lekarza! Szybko! Zobacz, co zakosiłem mroklubom. Lecę, bo muszę policzyć dziury w serze. Rayman, przestań się bawić w przebiera. Kiedy go zawieź mnie do tego lekarza. Pić! Pić! Pić!
Robot w bocie wypatrosza! Idź! Tak, jest! Dajcie mi pić, albo pozatykam mu tętnicę! Ja pływam! Ja pływam! Ha!
Szybko, Rayman, ratuj! Czy jest na sali lekarz? Przepraszam, ja nie chciałem! Nie chcę tego słuchać! Przeklęty gwałciciel! Jak tak można? Huh?
Niewiele szczęścia i rozumu ma tym, kto czelność ma naruszać mój spokój. Zgotujmy mu gorące powitanie. Kraina żwawych trupów! Nareszcie! Przynajmniej jest cisza i spokój. A ja myślałem, że tu się będzie roić od jakichś przerażających, gnijących trupożerców. Haha, głuptas ze mnie! Lecę, zaniosę dziadka na basen. Głuptas ze mnie! Głuptas ze mnie! Trzeba wyczesać się silno. Nie możecie mnie przetrzymać wbrew mojej woli! Nie macie prawa! Chcę rozmawiać z adwokatem! Thank you.
Ja się boję? Ja się niczego nie boję. Na świecie i jesteś moim najlepszym przyjacielem. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Oh!
nie, ja tam nie wracam. Ten doktorek to jakiś schizol. Ja tylko przy... Rayman, czekaj! Ho! Zamawiam oczy.
Tu jestem! No szybko! Halo! Nie. Czemu? A tobie tak? Nie. Skąd? No bo w końcu, dlaczego? Hej! Idziesz w sobotę na gong imprezę? Morda w kubę, głupia cholero!
imieniu będzie walczył reflux. Jeszcze nikt go nie pokonał. Naprawdę ci się wydaje, że taki herlak ma szansę z nim wygrać? Nie, serio, naprawdę sądzę, że twój przyjaciel zabłyśnie na arenę, kiedy reflux podpali jego truchło. Czas rozpocząć pojedynek! Yeah.
ruszam! O, Reflux und André połączyli siły und ukradli Berro von Gumsi, der Kroll der Knarreni. Stary kurna, jak kolesie przywołają Lepsysa, to normalnie będą mieli mocy na maksa, jak nic. O, za tymi drzwiami jest skrót, dzięki któremu będziesz mógł ich dogonić. A teraz szybko, ruszaj. Fajni ci lekarze, ale jak takim zależy na czasie, mogliby trochę pomóc. No bo kurczę, jak rany. Jakoś nigdy nie ma chętnych do ratowania świata. Znaczy oprócz nas. Czy my mamy na to czas? Ha, te drzwi wyglądają mi na zaczarowane. Jak odgadnę zaklęcie, na pewno się otworzą. Lustereczko, powiedz przecie. Nie, to nie zadziała. Super kalifragilisticexpialidocious. Sezamie, otwórz się. Anarnafra, ourfras bezut, derien dielwy. Bibidi, bobidi, bu. Hokus pokus. Kalima, hoptine. Super kalifragilisticexpialidocious. Kalima, hoptine. Lustereczko, powiedz przecie. Nie, to nie zadziała. Kalima, hop, dide! Bibidi, bobidi, bu! Hokus pokus! Abracadabra! Super kalifragilisticexpialidocious! Abracadabra! Co? To jeszcze nie koniec? I to ma być niby skrót? Oho! Dobrze, że wiem, jak się do tego zabrać. Kurczę, blaszka, ten skrót wcale nie jest taki krótki. I znowu wszystko na mojej głowie. Nie! 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 Ha! Anarnafra, ourfras bezut, derien dielwy.
Nie możecie pływać głębiej!
każdy gdzieś tu jest. Czuję to. Co poradzę, że polubiłem maluszka? Dzień dobry. Za chwilę wejdziemy do głównej siedziby Mroklumów. Temperatura na zewnątrz minus 61 stopni. Temperatura wewnątrz 98,6 i nadal rośnie. Uwaga! Nadchodzę! Mi do głowy. Chyba pierwszy raz. Jakoś mądrzej się czuję. Ratunku! Drogi graczu, być może zaskoczy cię fakt, że składam się z 816 wielobogów. Biorąc pod uwagę, że inne obiekty średnio składają się z 318, jasnym staje się, że jestem swoistym arcydziełem animacji trójwymiarowej. Chciałbym również podkreślić, że posiadam 20 algorytmów zniekształceń, jak również 68 animowanych członów, co zapewnia mi niespotykaną giętkość, szczególnie przydatną w walce, jak i w bardziej intymnych sytuacjach. Znajdujecie się w hucie, najgorętszym miejscu w całym kompleksie. Kontrola lotów uprzedza, że Leptys za chwilę wyląduje na szczycie wieży. Ze względu na niezwykle drażliwy charakter Boga, uprzejmie prosimy o powstrzymanie się w jego obecności od picia, jak również mierzenia temperatury otoczenia. Posiłki! Obstawić wszystkie wyjścia! Rayman nie może!
przejść do przerażającej maszyny! No! Yeah.
trochę się bałeś, co? Podwieźć cię? A, ja nie chcę! Maszynerii. Bardzo zdolne dziecko. Kurczę, ale ten André ma chatę. Sam raz na imprezkę. André, słyszysz mnie? Masz wyrypistą metę. Tylko mogłoby być trochę więcej okien. Mendy? Chodzą słuchy, że chcesz zawezwać Tetrisa. Powiedz, że to nieprawda.
Hej, od tego się zaczęło. Nareszcie będę mógł się porządnie wyspać. Hej, a tobie co jest? Chodzi o Andrę. Brakuje mi go. No wiesz, teraz jest mu znacznie lepiej. Zobacz, jakie te lumki są szczęśliwe. To co? Chcę, żeby Andrę wrócił. Wiesz, może lepiej nie. Zresztą, nie bardzo wiem, jakim cudem. Trzeba nastraszyć czerwonego lumka. No wiesz co? Nie mam co robić, tylko straszyć lumki.